raz byłem zaatakowany opluty w tramwaju. Wczoraj zostałem wysadzony z pociągu. Dzwonili na policję. Ta gęś jest niebezpiecznym zwierzęciem. Jak ta kaczka, jak kaczki w ogóle i też pies, jak oni mają imiona? Czy mają? Gąska się nazywa Sunny. Kaczka ma na imię Wirek. Gąska się wdrukowała we mnie jako w rodzica. Ona uważa mnie za rodzica, chodzi za mną. A kaczka się wdrukowała w gęś. Gęś chodzi za mną, a kaczka za gęsią. A jak pies ma na imię? On ma Kundalini. Jak często pan był we Wrocławiu? Wrocław stał się dla mnie takim miejscem do ładowania kulturalnego. Dolny Śląsk jest dla mnie jakby Kalifornia czy wschodnie wybrzeże. Tu jest takie bardzo otwartość, mogę się bardziej doładować, jakoś odżyć. Wczoraj zostałem wysadzony z pociągu kolei dolnośląskich przez konduktorów, którzy dzwonili na policję i mówili, że ta gęś jest niebezpiecznym zwierzęciem. Kiedy ona ma pozytywne reakcje z kimś, fabrykowali wydarzenia, że ta gęś zaatakowała osoby i straszyli mnie 1000 złotych za opóźnianie pociągów, jak wszystkie pociągi były opóźnione z powodu bomby na tym. Zmobilizowali pół pasażerów przeciwko mnie. Pasażerowie zaczęli na mnie i na te zwierzę krzyczeć, żebym wyszedł z pociągu, bo opóźniam ich dojście, a nie powiedzieli ludziom, że pociąg jest opóźniony z innego powodu. Czyli znaleźli sobie taką wymówkę w postaci absolutnie. Pana. Nie jest uczciwe, bo mamy bardzo pozytywne doświadczenia z kolejarzami.